Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Rogue. Słuchajcie, oczywiście jesteśmy tutaj przy kolejnej misji. Wylądowaliśmy na kolejnej jakiejś wysepce. 80 metrów do celu, więc tam podążamy. Zobaczymy. To jest gdzieś tutaj już niedaleko. O właśnie. Jest chyba pułkownik. Zbroja i miecz. Sekwencja numer 4. Rozpocznij misję. So, Colonel, it seems my life is an open book to you. Men from my regiment found you delirious and half drowned. I did not know who you were, but what you were was obvious. I brought you to the Finnegans for care. Their late son was one of our order. Master Johnson was furious. It was a risk, but I suspected you might have left your brothers behind. Colonel, the manuscript, why return it to me? Because, Master Cormac, you earned my trust. It could not be in better hands. Respectfully, sir, I'm more of a target than you now. Gentlemen, Kisigawase is rallying to storm Albany. His allies threaten a friendly Oneida village. And French troops have already entered our territory. Might be able to delay the French and help the Oneida. We will ready the defenses in Albany. If we are to defeat Kisegawase and his allies, I need to help the Oneida and see what I can do about the French. Okej, słuchajcie, sprawdzimy. Mamy dwa cele zaznaczone. Nie wiem, czy będziemy musieli w dwa punkty płynąć, czy one są gdzieś tutaj niedaleko. Jeden punkt jest tutaj. I drugi jest tutaj. No niestety nie ma szybkiej podróży, więc będę musiał tam niestety, ale popłynąć. No dobrze, ruszamy. Nie ma co zwlekać. Wioska Indian oraz oddziały armii brytyjskiej. Dwa nasze cele. Okej, czekajcie, tutaj. I płyniemy. Najpierw chyba będzie bliżej do tej wioski. Znaczy nie wiem, czy to jest wioska Indian, czy nie, ale... po prawej stronie. I make my own luck. The Colonel exerts a certain amount of control over the army, or part of it anyway. But we'll need both the soldiers and their native allies if we're to set up a proper defense against Kisegawase. Kisegawase has allies in every tribe that sided with the French, as well as many others. Trappers, hunters, scouts. We'll need all the help we can muster. Dobra, czekajcie, cumowanie chyba tutaj było, nie? Nic, dobra, niech sobie ten statek tutaj pływa. Nie mam czasu teraz na zacumowanie go. Idziemy, 150 metrów, mam nadzieję, że jestem w dobrym miejscu. I że tędy dotrzemy. Chociaż lepiej chyba by było tam wejść. Na górę. Kurczę. Chyba tak. Też, żebym z dupy strony zaczął. Tak, właśnie. Tutaj było cumowanie łodzi, dlatego taki zdziwiony byłem. Dlaczego mi tutaj się nic nie pokazało. Ale nic. Okej. Cel na samej górze i widzę, że tędy wejdziemy, bo są tutaj zaznaczone skały, na których możemy się wspinać. Tam jest jeszcze fragment Animusa. No dobrze. Teren widzę jest... jak to się mówi? Zaraz zobaczymy, bo wypadło mi to... zastrzeżone, właśnie. Strefa jest zastrzeżona. Więc może być trochę problemów. Okej, no dobrze, słuchajcie. Tutaj mamy chyba kilku zakładników.
Dobrze by było to po cichu zrobić. Nie wiem, czy mi się uda. Dwóch naraz. Ale zrobimy to tak. Dobra, tamten na razie nic nie zauważył. Szybko. Pięknie. Czyli tak, tu jest dwóch zakładników uwolnieni. Teraz tak, zostało jeszcze oczywiście 10 takich. Spróbujemy tu od tyłu zajść. Widziałem kolejnych. Zaraz ich załatwię, tylko tamten niech się odwróci. Oby tylko nie zastrzelili ich na moich oczach. Kurczę, czy oni się będą tak zmieniać? Szybko! Ok, jeszcze mogę z tego wybrnąć. No już chyba nie. Już chyba nie. Zmień mi, kurczę, tą broń. No dobra, jest. Okej, jeden z głowy, drugi z głowy. Jeszcze tylko ty zostałeś. Super, idziemy uwolnić kolejnych. Przeszukam jeszcze, wiecie co, tych dziadów tutaj. Być może coś znajdziemy. Strzałka rozcieczająca. No właśnie, tych strzałek mi brakuje. Ja zapomniałem całkiem zakupić właśnie tych potrzebnych. Teraz tak ciężko jest wykonywać te zadania. Czekajcie. Podniesienie, przeszukanie, przytrzymaj. 10 funtów. 16 funtów, co ja mówię. 11 funtów. Strzałka rozcieczająca, strzałka z petardą. Kolejni są tam. Dobra. Z głowy mamy jednego kolegę. W sumie troszeczkę wyszłem za ten obręb, niepotrzebnie zresztą. Dobra. Załatwione. Czemu jestem, kurczę, poza tą... poza właśnie tym całym obozem. Spróbujemy tędy wejść. Okej, tu chyba są kolejni zakładnicy. Tak, są. Najpierw ty. Teraz ty. Wy idźcie stąd i tutaj jeszcze załatwię tego jednego. Okej, 13 funtów strzałki rozwścieczające. Fajnie, super. Teraz tak. Tu jest kilku. Tam ktoś mnie widzi. Tamten. Znaczy on jeszcze może nie widzi, ale coś podejrzewa. Tam jest kilku jeszcze. Jak tam się dostać? Trzeba by było chyba z tamtej strony to zrobić. Ale w sumie... wiecie co zrobimy? Użyjemy strzałki rozcieczającej. Kurczę, za daleko jesteś. Ale ciebie trafię. Tylko żeby nie zabił tych mieszkańców, bo będzie jazda. Oni będą między sobą się tukli. Zrobimy takie małe zamieszanie. Tam jest kolejnych kilku. Mam nadzieję, że
Tak jest, zaczniecie z sobą walczyć, fajnie. I wy też byście mogli to zrobić. Tamten coś chyba się, wiecie co? Zobaczcie. Zaklinował. I co chwilkę... Coś podejrzewa. Co chwilkę coś podejrzewa. Wiecie co, chyba przez przypadek. Dzięki moimi moimi strzałami właśnie tymi rozcieczającymi wybiłem kilku mieszkańców. Chodź. Aj, zobaczyłeś. No dobra, nic. Są kolejni. Teraz tak. Strzałka usypiająca. Raz, poproszę. Uciekajcie. A przy okazji chyba załatwili jeszcze tego jednego. Strzałka... Nie no, rozcieczającej nie będę tutaj brał. Okej. Jeszcze zostało ilu? Dwóch. Jeszcze zostało dwóch. Nie wiem, czy tam przeskoczę. Powinienem. Okej. Oni chyba gdzieś tam byli, tak mi się zdawało. A jest dwóch tu. Znaczy jest jeden. Jeden chyba nie żyje. Tak, nie to chciałem zrobić, ale oczywiście. Jak to zwykle bywa w tej grze. Moje ruchy są źle odczytywane. O kurczę. Kolega się jeszcze tu znalazł. No dobrze. Bomby dymne, naboje 3 sztuki. Jeden strażnik. Kurczę, ale tu jest tylko jeden. I tak jeszcze jednego będę musiał ocalić. Gdzie oni by mogli być? Tam są. Dalej troszeczkę. Grupki tych ludzi właśnie. Oj. A dziwne, żeby w takim krzaku go nie zauważyli, nie? No ale nic. Niech im będzie. Czekajcie, to weźmiemy. Jakbym go sobie troszeczkę tak przyciągnął. Dobra. No i właśnie, tutaj jest jedna osoba. Tam są jeszcze jakieś grupki. Dobra. No dawać, atakuj. Super, dobrze. I teraz tak, tu była jeszcze jedna grupka z tymi ludźmi. Fajnie, mamy chyba wszystkich.
jeden cel zaliczony. Teraz będzie trzeba się dostać na drugą wyspę. Venerable one. My name is Shea Patrick Cormick. I am a friend. A friend indeed. You have the gratitude of my people, Shea Patrick Cormick. For as long as you shall walk this earth, you will have a place here among us. My thanks. It is I who thank you, young man. Would you be so kind as to walk with me? I am called Onata. There is a legend among my people. It tells of how the land under our feet was born, and how good and evil came into this world. The Sky Woman scattered her wisdom throughout our land. If you follow her path, you shall learn the true history of our people, and perhaps even uncover the reward locked within this cave. If you are the hero I believe you to be. You honor me. Venerable one. It is you who honor us, Shea Patrick Cormack. Farewell. No dobrze, słuchajcie, chyba... Wydaje mi się, że to, co, o czym tam czcigodna mówiła, to jest jakiś ukryty skarb, być może jakaś legendarna zbroja, jak to było w przypadku poprzednich części. I takie chyba elementy będziemy musieli zlokalizować oddziały armii brytyjskiej, to jest nasz główny cel, ale takie elementy, jak tu widzimy, pewnie jest tych elementów o wiele więcej w porozrzucanych po całej tej mapce. Na razie się nie będę i tak tym zajmował. Ja oczywiście biegnę do naszego kolejnego celu. Z powrotem na statek wracamy i z drugiej strony musimy przycumować. Przy drugiej wyspie. Okej, no czekajcie, tam jest nasz statek w sumie. Aha, tutaj możemy chyba skorzystać z tej górki. Gdzieś powinno być jakieś miejsce, gdzie mogę zeskoczyć bezpiecznie do wody. No, tędy chyba się nie zabijemy. Oby. Ale tutaj jest jeszcze jakieś gniazdo. Czekajcie, tam na dole. O, właśnie. O, właśnie. To będzie najlepsze rozwiązanie. Statek nasz jest, fajnie. No i super. Teraz tak, idziemy oczywiście do tego drugiego miejsca. To jest też tutaj niedaleko, w sumie. Czekajcie. Nie wiem, czy tutaj nie przycumować. Cumuj. Okej. Okay. Tam już chyba na pieszo powinienem dotrzeć. metrów, na pewno tędy jakoś dotrzemy, zobaczymy zresztą, ale wydaje mi się, że tak. Oj, nie chciałem, sorki. Dobrze, pobiegniemy tędy tym takim małym kanionem, kurczę. Oj, coś się tam pali. Niedobrze. Pomóż Brytyjczykom. Dobrze, moi drodzy, oczywiście. Musiałem powtórzyć tą misję, dlatego tutaj jestem troszeczkę z innej strony, ale cel został ten sam, czyli oczywiście pomóc Brytyjczykom. Niestety, ale rżną ich jak chcą. Tam nie zdążyłem wszystkim pomóc i skończyło się to bardzo źle. Co jest, kurczę? Jakoś dziwnie on nie reagują teraz na tą walkę. Tarcza. Okej, fajnie.
ciebie szybko wykończymy. Oj, dawaj, odwróć się. Super. Ten jest troszeczkę mocniejszy. Bardziej się chroni i tyle. Ile razy trzeba go dźgnąć, żebyśmy go załatwili. Jednak będę musiał bardzo szybko, wiecie co, kupić sobie jakiś lepszy oręż, bo z tym jest naprawdę ciężko. Dawać, dawać. Jeszcze tutaj chyba kilku jest. O Jezu, jeszcze trafiłem akurat na tych dwóch. Super, dobra, jakoś poszło z wami, chyba powinno być o wiele łatwiej. No właśnie. Super, 100%, pięknie. Bo nie było chyba celów pobocznych, albo i były jakieś. Sorki. Jakieś ulepszenie mamy dostępne. 3000 metrów do naszego głównego celu. Tylko że oczywiście będę musiał płynąć tam łodzią. Tak więc okej, okay, dobrze, dobrze. Wejdźmy sobie na nią. Wejdziemy tędy powinnem. Powinienem. Powinnem. Okej, okay, fajnie. Do kajuty nie będę zachodził na razie. Trzeba będzie chyba zawrócić statek w tamtym kierunku. Jeszcze sprawdzimy sobie dokładnie, bo być może szybką podróżą uda się. No nie uda się. Nie uda się szybkiej podróży tutaj wykombinować. Będziemy musieli, kurczę, tędy płynąć teraz? Czy jednak lepiej tędy górą? Nie, jednak chyba będzie górą lepiej, wiecie co? Mniej jest kręcenia. Tak mi się zdaje, że jest mniej kręcenia. No dobrze, obszar... No, obszar, kurczę, odległość jest dosyć długa, 3000 km prawie. Ale posłuchamy sobie, jak marynarze śpiewają. Dobra, minimy ich. Zobaczy nas? Chyba nas nie zobaczył. 2600 metrów jeszcze, panowie i panie. I czy ja dobrze w ogóle popłynąłem? Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Tu mi się zdaje, że chyba musimy skręcić. Tak jest. Okej, okay, tam już będzie chyba po prostej, po prostu będziemy płynąć przed siebie. Okej, teraz tak, moi drodzy. Ten ląd, właśnie, tu jest jeszcze ten ląd. O kurczę. A tędy popłyniemy chyba, co? Jakbyśmy właśnie tędy popłynęli. No zobaczymy, zobaczymy. Zresztą 1700 metrów jest to. Dosyć szybko schodzi ten obszar, ta odległość. Wzdłuż tego chyba brzegu trzeba będzie płynąć. Tak, tutaj jest ten port, tam widziałem na mapce go. A my musimy gdzieś płynąć w tym kierunku. 1300 metrów, tak? 1360 metrów.
Okej, zaraz tutaj będę musiał gdzieś zawracać, czekajcie. Tutaj nie, tu jest jakaś zatoczka mała. Ale gdzieś tutaj widziałem, że będzie trzeba tą wyspę opłynąć. No właśnie, no zaraz będzie to. No troszeczkę muszę zwolnić, bo nie wyrobię na zakręcie. Okej, teraz możemy przyspieszyć i lecimy, lecimy. 1200 metrów. Czekajcie. Zdaje mi się, że tutaj. Przecież nie, skręćmy, skręćmy. Tu. No teraz to już niedaleko. 800 metrów. Tylko 400 metrów jesteśmy na miejscu. Miniemy tylko ten statek. Nie chcę na niego tu wpłynąć. 200 metrów, ok. I mamy rozpoczęcie misji. Fajnie, zaczynajmy. Kesegawase. Well, then we are too late. No. Fort Fredericks is nearby. I'm sure the colonel can hold it. You heard the captain, lads. Make haste! What the hell? Loose main sails! Do not play ducks and drakes with that! Loose mains and catch the wind! Dotrzyj do Monroe. Niestety, ale bitwa już się tutaj rozegrała, jak widzicie. Mam nadzieję, że pułkownik jest cały. I że za chwilkę do niego właśnie dotrzemy. Zobaczymy, czekajcie. Wpływaj, wpływaj, wpływaj. Okej. No rzeczywiście, dosyć tragicznie to tu wszystko wygląda. Nie, tu, tędy. Chyba jakieś walki się jeszcze tutaj toczą. Dobrze. To możemy. A co? Tu jest pełno tych, kurczę, no teraz nie wiem czy... wdawać się w taką, kurczę, bitwę. No już chyba za późno. Dobrze, że jest kilku też Brytyjczyków. Zawsze trochę pomogą. Jeszcze przy okazji, jakbym tutaj sklep znalazł gdzieś po drodze, zaraz zobaczę na mapce i zakupił lepsze te miecze, to naprawdę bym był zadowolony. 5000 mam, ale jeszcze trochę przedmiotów mogę sprzedać, bo widziałem, że tytoniu znaleźliśmy, jakieś odzieży na sztukę. Więc 6000 na pewno bym nazbierał. No takie już dosyć fajne mieczyki. Sprawdźmy tą mapkę przy okazji. Może po drodze akurat będzie sklep, to zajdziemy do niego. No bym musiał najpierw ten teren tutaj odsłonić, żebym wiedział co gdzie jest, więc chyba tak zrobię. Ta misja chyba nie jest na czas, więc spokojnie powinniśmy, nie musimy się chyba spieszyć. Co jest? Tak, ogólnie kolejne błędy, błąd za błędem. Dobra, odsłonię oczywiście ten teren i powinno mi tutaj troszeczkę pokazać różnych miejsc.
Okej. Okay. No rzeczywiście, coś się tam pokazało, zobaczmy. I chyba jest tak pięknie, słuchajcie, sklepik. Jest bardzo bliziutko nas. Zaraz, muszę go zaznaczyć, bo na tej małej mapce go nie widzę. Aha, tutaj, w tym kierunku, okej, okay, dobrze. Przy okazji fragment Animusa został znaleziony. Ciebie mamy z głowy, fajnie, i tutaj chyba jest sklep, tak? Na rogu, tak mi się zdaje, tak jest. Okej, okay, zakupmy troszeczkę lepszy sprzęt, bo już na tym naprawdę za długo. To jest początkowy praktycznie sprzęt. Well met, sir. Come in. I widzę, że naprawdę się na nim męczymy. Sprzedaj ładunek. Właśnie, najpierw sprzedamy tytoń. 960 funtów. Kamienie nie, płótno. Jest wymagane do ulepszenia żagli, to zostawimy. Metal, drewno i chyba tylko to mogę sprzedać. Dobrze, 6000 mam. Zestawy mieczy i sztyletów. Ten mamy pirackie bułaty. Brytyjskie kordelasy 5000, 6,5, o, kaperskie kordelasy, czekajcie, prędkość 1, uszkodzenia plus 1, prędkość 1, uszkodzenia 2, no te będą na pewno lepsze, 8000, no na ten aż na razie mnie nie stać, więc kupimy sobie te za 6500. No zawsze to już będzie jakaś na pewno różnica i szybkość i obrażenia będą zwiększone. Przydadzą się na pewno. Okej, no to co? Nie przedłużając, biegnijmy do naszego pułkownika. 200 metrów, tak? Tak pokazuje. No super. Ale nie ma się co dziwić, mam kurczę teraz chyba, dlatego mi to nie wychodzi, bo nie jestem na tych ostrzach, ukrytych ostrzach. Okej, okay, no to ciachanie to troszeczkę, powiem wam szczerze, to jest naprawdę mało realistyczne. Bo tyle razy dostać taką szablą, to na pewno on by nie przeżył. Okej, jest fort. Otwarty czy nie? Otwarty. Pomóż Monroe w oczyszczeniu fortu. No, postaramy się. Zmień sobie. Jest. Ile muszę wybić? 12 celów tylko. Z tymi kurczę tasakami nie będzie prosto, trzeba ich najpierw jak się nazywa, jest taka komenda tutaj. Dawaj tego, dawaj, pięknie, w nogę dostał, ale chyba nie żyje. Ilu jeszcze? No 10 już jest, fajnie. 11, jeszcze tylko jeden. Gdzieś jeszcze jednego musimy znaleźć. I to wszystko. This is Kasegawasa's work, isn't it? I believe it is, but I've not yet seen the devil. The manuscript. You keep it safe. Bring it to the Morrigan. That's an order. Who are you to give me orders? I outrank you. I'm not part of your army, Colonel. I'll take care of the defenses until you get back. Kesegawase. Dobrze, zabójstwo. Tak myślałem, że będziemy musieli go wyeliminować. Czekajcie. Nie wiem, czy dobrze biegnę, ale wydaje mi się, że tak. Maska. Jak tam? Sztylety. Znaczy sztylety. No, jest... kurczę, jest szybki. No dawaj, maskę zakładaj, kurczę. Co jest z tobą, człowieku?
You truly believe you can best me, traitor? Templar dog! Szkoda, że on tej maseczki cały czas tutaj nie nosi. No nie, jeszcze kontroler mi wysiadł. Chyba jaja sobie robicie. Ojejku, dobra, nie wiem na jak długo mi starczy, wiecie co, ale mam nadzieję, że... Jest, udało się. Udało się go wyeliminować. You are an enemy. Achilles will see you dead. What he's doing is wrong. Who are you to judge? The Templars will fail. You will fail. Monroe is already dead. What do you mean? Liam. Słuchajcie, mamy nowy cel oczywiście, uratowanie Monroe. Kurczę. Jest problem, bo zaraz mi bateria tutaj padnie, nie wiem czy mi się uda to zrobić. 200 metrów, kurczę, szlak by to trafił w takim momencie. No nic, będę próbował. ...160 metrów. Mamy 2 minuty, 2,5 minuty na wykonanie zadania. Odejdź, odejdź! Tutaj są nasi żołnierze, mam nadzieję, że ich tutaj troszeczkę przetrzymają. A my będziemy mieli wolną rękę, tak, jeden i tak biegnie za mną, dwóch biegnie nawet za mną. Okej, jestem na miejscu. Dobra, mam go. Dawaj, 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 dasz radę, wyjdziemy stąd. The manuscript. An assassin took it. Liam. I'll get it back. I swear it. Shay. Misja ukończona, akurat w bardzo dobrym momencie. Słuchajcie, oczywiście będziemy kontynuować w następnych odcinkach kolejne misje. Tutaj będę musiał niestety zrobić pauzę, bo ten kontroler niestety, ale długo już nie wytrzyma. Będę musiał zmienić baterię. No więc dobrze, moi kochani, jeśli wam się oczywiście film podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!